Konkretny laptop za 500 zł, za 1000 zł, 2000, 3000. Jaki model, gdzie kupić, tak żeby było z gwarancją i żeby wybór miał sens. Prosicie o konkretne podpowiedzi, no i dzisiaj z nimi się zmierzymy. Nazywam się Bernard Fruga, jestem człowiekiem, który siedzi po uszy w gadżetach, no i doradzam, pomagam innym, jak funkcjonować w świecie cyfrowym i tym zupełnie niecyfrowym. Przechodzimy już do tematu, czyli. Masz w ręce 500 zł i potrzebujesz do domu laptopa. Dla dziecka, dla siebie, trochę do pracy, trochę do rozrywki. 500 zł. Wydaje się, że to nie jest dużo i faktycznie w tej półce cenowej spojrzałbym na Chromebooki. Są specyficzne komputery, bo to są takie, które powinny być niemalże bez przerwy podłączone do internetu, bo są oparte o system operacyjny Chrome, czyli taki, który działa w chmurze, Google. I teraz za 500 zł można kupić takie urządzenie, które będzie dobrze działać i co najważniejsze, które będzie miało parę ładnych lat wsparcia. Dlatego, że naturą Chromebooków jest to, że firma Google, która obsługuje je softwareowo, do pewnego momentu wysyła łatki bezpieczeństwa, a potem już przestaje wysyłać. No i teraz w związku z tym, gdzie znaleźć takie urządzenie, które będzie i na gwarancji i którego wsparcie będzie przynajmniej do roku 2026. Ja myślę, że tutaj warto rzucić okiem na firmy policingowe. Moja ulubiona to firma Amso i tam znajdziemy model HP Chromebook 11a G6. On kosztuje właśnie 500 zł. Niektóre z tych modeli, zależnie od tego w jakim są stanie, niektóre kosztują 490, niektóre 550, ale mniej więcej za 500 zł kupisz tego typu Chromebooka. Z firmy Amso dostaniesz 12 miesięcy gwarancji, czyli gdyby coś było nie tak w ciągu najbliższego roku, to masz naprawę czy wymianę tego urządzenia. Co więcej, ten konkretny model, czyli ten Chromebook 11a G6, on ma zadeklarowane wsparcie ze strony firmy Google do czerwca roku 2020. 26. Czyli przez najbliższe lata masz święty spokój, jeśli chodzi o to zabezpieczenie antywirusowe, zabezpieczenie sieciowe tego urządzenia. No i to jest, i to, jest to, co polecam ci spółki za 500 zł. Ale się przed tym kolejne wyzwanie: 1000 zł. Mam w kieszeni mniej więcej 1000 zł, czyli tak muszę się zmieścić w tym przedziale od mniej więcej tych 500 zł do 1500 zł. I co bym wtedy kupił? No to. Wtedy oczywiście już spoglądam na normalne laptopy, czyli o ile na tym niższym przedziale patrzyliśmy na Chromebooki. Tutaj już szukałbym normalnego laptopa z Windowsami, z Windowsami 10, wersją domową. No i tradycyjnie chciałbym komputer, który ma roczną gwarancję, czyli zostałbym przy firmie Amso, polizingowej. Nie, nie, ta firma nie jest sponsorem tego odcinka. Po prostu polecam te biznesy, które uważam są dobrymi biznesami. I Amso prowadzi taką podstronę, która nosi nazwę Konkretna sztuka, konkretna sztuka.pl, czyli tam sobie wybierasz konkretny model komputera, który oni mają u siebie w magazynie, konfigurujesz to, co w nim potrzebujesz, no i oni ci go wysyłają. I tutaj za mniej więcej 1000 zł, a konkretnie to jak sobie ułożyłem w konfiguracji, to wyszło w moim przypadku 1299 zł za komputer Dell Latitude z procesorem niezbyt nowym, tak to jeżeli kupujemy komputer za więcej 1000 zł, to się liczymy z tym, że będziemy mieć ten procesor Pentium 4 czy 5 generacji, czyli z roku 2015 czy 2014. My mamy w domu komputer z takiej właśnie generacji. On całkiem dobrze działa właśnie z Windowsami 10. I teraz tutaj na przykład możemy sobie kupić Latitude E5450 właśnie z procesorem piątej generacji i 5 5300. I to jest to, na co bym wydał ten, te 1000 zł, które miałbym na komputer domowy. Znowu liczę się z tym, że wydając tylko 1000 zł na laptopa, no to mam urządzenie, które już było używane przez. 3, 4 czy 5 lat. Natomiast ja osobiście mam zaufanie do firmy Dell. W pracy przez wiele lat używałem właśnie z ich linii Latitude urządzenia. Oczywiście nic na świecie nie jest doskonałego. Natomiast gdybym kupował po raz kolejny używany polizingowy komputer, prawdopodobnie poszedłbym znowu w Della w Latitude. Zresztą w domu mamy właśnie Della Latitude z którejś właśnie z tej czwartej czy piątej generacji. Także tutaj, jeżeli. Zamierzasz wyposażyć swoje dziecko czy siebie w laptopa za mniej więcej 1000 złotych? No to moja sugestia jest konkretna sztuka z AMSO Latitude z procesorem czwartej lub piątej generacji. I dochodzimy do kolejnego przedziału cenowego, czyli pułap mniej więcej 2000 złotych, czyli między 1500 a 2500 złotych. I tutaj zaczynają się dylematy, bo o ile na tej dolnej półce, mi się wydaje, żebym się długo nie zastanawiał, 500 złotych. Po prostu polizingowy Chromebook. 1000 zł, polizingowe policing, Latitude, stare, tak? Gdzieś tam czwarta, piąta generacja. Natomiast 2000. No i tutaj już spoglądamy na nowe produkty. Się okazuje, że możemy kupić z tej półki cenowej na przykład dela, dela z takiej podstawowej, budżetowej półki, ale już z nowym procesorem, czyli z dziesiątej generacji. Intelem, Intelem 30. Generacji. No i mamy alternatywę w polizingowych, gdzie możemy tutaj kupić tego nieco porządniejszego dyla, można powiedzieć bardziej z nieco wyższego standardu, czyli Latitude, ale z procesorem i 5 Starszej generacji, czyli generacji 8 czy generacji siódmej, czyli te procesory, które są z roku 2017 czy 2018, bo obecnie najnowsze komputery to jest generacja 11, a te, które są w sklepach, to jest zwykle generacja 10. Także tutaj przybliżyć te kwestie tych generacji. O co w ogóle chodzi z tymi generacjami i dlaczego tak o tym powtarzam dzisiaj, wybierając komputery z jakiej generacji procesor? Otóż, im starszy procesor kupujesz, tym wcześniej się zestarzeje, czyli tym szybciej doczeka takiego momentu, że się okaże, że aplikacje czy systemy operacyjne już z tym nie będą działać. Także kupując w miarę nowy procesor, czyli ten procesor, który był produkowany 3-4 lata temu, no to masz spokojną przyszłość na najbliższe kolejne 3-4 czy 5 lat. Jeżeli kupujesz komputer, który ma 7 czy 8 lat, no to jest niebezpieczeństwo, że już za kilka lat będzie z nim trudniej. I teraz, co ja bym zrobił, mając w ręce te mniej więcej 2000 zł. Ja bym poszedł w Latitude, bo skoro mówiłem, że lubię tą serię Latitude, to skoro nie byłbym w stanie w tej cenie kupić nowego Latitude, to kupiłbym Latitude polizingowe, pewno znowu w firmie Amso, dlatego że dostałem tam 12 miesięcy gwarancji i wziąłbym tam na przykład Latitude 5490 z procesorem i5. 8250U, czyli tym procesorem ósmej generacji, czyli z 2018 roku. No i zapłaciłbym niespełna 2500 zł. Także tutaj bym taką decyzję podjął, jeśli chodzi o tą cenę 2000 zł. No i kolejny przedział cenowy, czyli około 3000 zł. Tak umownie między 2,5 a 3000 zł. No i tak jak, podobnie jak poprzednio. Stoimy przed dylematem. Nowy komputer. Prosto ze sklepu, nówka, sztuka nieśmigana, dobry, z parametrami takimi, jakie możemy potrzebować, ale bez dodatkowej karty graficznej, czyli z pewnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o montaż wideo, czy ogranie, jeżeli ktoś z Was tutaj jest takim domowym gamerem. I w tym przedziale cenowym dylemat jakiś czas temu miał mój syn, czyli czy kupić nowy komputer, który będzie miał dobre parametry, ale ta karta graficzna zintegrowana tutaj z procesorem nie będzie tak bardzo wydajna w o granie, Czy nieco starszy model w tej samej cenie, ale z porządną kartą graficzną, na przykład Nvidia GeForce. W moim przypadku, z racji tego, że dużo filmów montuję, że mój syn sobie lubi raz na jakiś czas pograć na laptopie, to poszedłbym znowu w komputer. Polizingowy z gwarancją, ale z dodatkową kartą graficzną. I tutaj to, co znalazłem w naszym ulubionym sklepie polizingowym, czyli Amso, mamy Dell Alienware z procesorem szóstej generacji, czyli dość starym i5-6300HQ, natomiast z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1060, czyli kartą graficzną, która pozwoli nam się dość dobrze tutaj Pobawić czy popracować wtedy, gdy potrzebujemy obrawiać grafikę. Także tutaj to jest moja rekomendacja, jeśli chodzi o tą półkę. Natomiast, tak jak Wam mówiłem, już 2000, 3000 to już są poważne dylematy. To już w tym momencie potrzebujesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz nowy komputer, który jest dobrym komputerem, nawet bardzo dobrym komputerem, natomiast bez dodatkowych wzmocnionych parametrów graficznych, czy jeżeli potrzebujesz troszkę gdzieś. Podkręcić w górę, jeśli chodzi o montaż wideo czy ogranie, to prawdopodobnie już z tej półki 3000 kupisz maszynę używaną, policingową, ale z dodatkową kartą graficzną. I to już moje wszystkie rekomendacje na dzisiaj. Czyli gdy wyposażacie mnie w 500, 1000, 2000, 3000 zł, wysyłacie na zakupy po wasze domowe laptopy, to z czym wracam? W pierwszym przedziale wracam z Chromebookiem Hewlett Packarda, w drugim wracam. Z Delem Latitude z procesorem czwartej lub piątej generacji, przy 2000 tysiącach. Wracam znowu z Delem, ale już z procesorem 7 lub 8 generacji, a przy 3000 zł kupuję polizingowy komputer z dodatkową kartą graficzną. To są moje rekomendacje. Zapraszam was do komentarzy. Zapraszam do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Jeżeli ten materiał był przydatny, jeżeli był ciekawy, zachęcam też o informację zwrotną w postaci łapki w górę. No i oczywiście do subskrypcji o kanału. Pogodnie cię pozdrawiam.